Na Kornelia Wróblewska, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, w treści uzasadnienia wskazujecie, że obecna sytuacja, w jakiej znajduje się Trybunał Konstytucyjny, jest sytuacją nadzwyczajną, co Waszym zdaniem uprawnia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do podejmowania działań poza ramami działania, jakie Konstytucja określa dla Urzędu Prezydenta. Odnosząc się przy tym do przepisu Konstytucji stanowiącego, że w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wyjątkowy. Czy w ten zawoalowany sposób zapowiadacie wprowadzenie stanu wyjątkowego w sytuacji, gdy PiS-owi nie udałoby się przejąć władzy nad Trybunałem Konstytucyjnym? Proszę o odpowiedzenie na pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie.